No i na co by to było? Marihuanę sobie możesz kupić. Ale to trochę drogie. Myślisz, że marihuana jest tanio? A za gotówkę już nie idzie kupić, no kartą. No. Krople babci Marysi. Takie oto murale. Ja by tego nie nazwał graffiti, ja by to nazwał muralami. No. A witamy wszystkich na kolejnej rajdzie rowerowej z takim nieco przyciszonym początkiem, ale tego się już nie dało wyciszyć. Wiecie, żeby ktoś nie powiedział, że ja promuję jakieś tam zielsko bardziej mylnego. Ja jadę jak ty. Znaczy ja jadę tam, nie chudzi. Ale ja bym tutaj pojadę, tylko... Ja to można powiedzieć, że rajza będzie odlotowa. Na ulicę Cieszyńską mamy zjechać na Sznelowiec. Ach. Kurde, no. Czyżby szło zielsko kupić legalnie w Polsce? Jakby się ktoś chciał kupić do motlika. By się to zdało, tak, może sobie kupimy riksza rowerowo. Nie, ale my na radio takie stare. Co? Stare radio mówimy na Kaj. No to wiesz, takie nasze płyty. No, tylko pytanie, czy teraz pójdzie przy tym. No, ja wiem, ale takie sprzedawanie. Szaberplac taki. Tam były części do Włeski i do Jawy. Tak, widziałam. Może mój stary aparat sprzedał. Nie na chodzie. Nie sprzedawaj go. To nie jest na chodzie. Nie sprzedawaj go. I wyobraź sobie, zrobisz błąd, jak go sprzedasz. Wyobraź sobie, że on już ma 30 lat. Otóż to właśnie. Nie na chodzie, tylko kryształy, tylko, żeby do niego były. Co? Kryształy, wazony. Jeszcze nie wiedziałam, że tak. Haberplac. Jak wtedy w tym Gdańsku, nie? No, ale w Gdańsku to jest większe. W Gdańsku było większe. To może ten jarmark. Chodź, wejdź się, winyle, wszystko, no. Talerze. Ta nasza zastawa też będzie już ta, ten, bo ona już jest 50-letnia. Ja tu. Jest kompletna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja. Ale jeszcze jest jedna jadura. Kurde, piękne rzeczy sprzedawają, naprawdę. Takie wazony.
A tu jeszcze resztki lodowiska są. Widzisz, tu jest gramofon. Stare zamki. Ale mamy radio, wiesz, z tym. No pytanie, czy będzie odbierać, czy będzie grać. A myślisz, że cię odbierają? Kurde. Piękne rzeczy. Książki. Nostradamus. Podziwiajcie się, co tu mamy. Młynki, podziwiaj się. My też taki młynek mamy jeszcze. Bańki na mleko. Moździerze. No. A my taki młynek mamy. Ja. Taki jak tam jest. Kurde, taki autka jak ją miał kurs. Zapowietrzony. Zanim krótki wiesz, ja bardzo powiesz ją. Zanim powiesz, gdzie wodę wypnąć, woda zapomni, zapomnij swoje ścieżki. Ja, genau, właśnie. Świętki blaszki to są te jeńskie. To tak jak tu są płyty winylowe. Żebyś na tą ławeczkę. To na Daisy dzisiaj nie ma szans. Co? Ty popatrz się, ale można po za nasze złotówki i za koruny czeskie też. Ja wiem, gdzie on jest, wiesz? Dobra. Jademy tu? Ja, genau. Bo tam na tej ulicy też są dwa. Ale to jademy tu. Tu nie ma szans pozbierać. Kościół Wanielicki we Pszczynie. My właśnie koło niego przeszli. A teraz będzie zaraz po prawej stronie mamy kościół rzymskokatolicki. One są w tym samym miejscu praktycznie. Farność rzymskokatolicka. Ciasnota. To też tak jest. Dobra, weszliśmy na szlak. Ja. Mnie się już też wyświetli. Uwaga, ślisko. No jak jest zima, to zawsze jest ślisko. Czarny szlak turystyczny. Hajzel. Nie wysomny w parku przy Kierkszokach. Kaj. Ale... Po drugiej stronie tego placyku. No to dobra, to idziemy. Ale i oby nie znam. Tylko, że tu jest trochę przypał, bo tu jest dużo ludzi. No dobra, no ale cię bym widział. Jest pałac. Czy nie? Pałac Hochelbergów. Wczoraj tutaj transmisję na żywo prowadził pan, który jest pomysłodawcą akcji Rowerun. Właśnie jedną z tras tego Rowerunu dzisiaj pojadymy. Oczywiście z zeszłego roku
Garmin się obudził, że my źle idziemy. To jeszcze ćwiklice będą. Trasa muzealna, nie? Rowerun 2023. Wydał równocześnie, no. No. Jadą Gnał Gravele. Nie, to nie miałam tu. Łuziankowice, ja. No, ja. Wiesz? To tu jest, jest, tu jest cash ukryty. No, ale jest cash. Rzeka Pszczynka, już tu byłeś wiele razy. Mamy kesze, zbieramy, nie pokazuję wszystkich, bo nie ma sensu, ale jest ich dość sporo. Jankowice to już są, koło Pszczyny, nie koło Rybnika. No. Przed chwilą jechaliśmy w takie miejsce, kiedy było mnóstwo flaszek koło drogi. Jakbyśmy te wszystkie harapucia chcieli pozbierać, to no nie, może nie harapucia, ale śmieci, to by nam tych saków brakło. Ludzie to są świnie po prostu. Tu w okolicy Jankowic. Duża pieczarkarnia. No to u nich. No to już tak staro. Tak robiła, nie? Co? Staro tak robiła, nie? No i co? I zdrowie na pewno i nie uciekła stamtąd. No zdrowie i to nie wyszło. Piątki, niedzielę wszystko musiała robić. W tym azocie cały czas. To jest szkodliwe. A teraz, a jak przyszło 30 stopni w lecie, to co? No. No. Maskę do tego. Korowikowa ulica. To tam ale jeszcze? Ja. Jak jeszcze? No. Jak jeszcze się na polu robi, nie gnoj wozić, coś no. takiego, no to jest pół biedy. Ale zauważ, że gnoja się nigdy nie wozi w lecie. No nie, zawsze na jesień. Na raz, że smród, a dwa, spolisz pole po prostu wszystko. Tak. Wypoli wszystko. Jak ci... Żelazne rzeczy. No ale według naszej konstytucji popełnili tutaj dramatyczny błąd. W sytuacji, kiedy mamy trzy maszty, najważniejsza flaga jest zawsze w środku. A tak mamy konstytucję skonstruowaną, że najważniejszą flagą w Polsce jest biało-czerwona. I to ona ma być w środku, a nie jakiś pierdowy. To jest staro droga technologiczna, ale ona jest wykorzystywana jako droga technologiczna, ale pod tym asfaltem jest bruk, także ona będzie starsza jak wodociąg. Bo za tą górką, która, znaczy ta górka co tu jest, to jest wodociąg. Wodociąg dla aglomeracji. Tak, z Goczałkowic. Tam jak bobry fajnie buszują. A to my się nie damy, że to tam jest tam, gdzie helikopter się rozwoju. Ulica Kosy. W tamtym lecie. Ja? No.
Ale tu jest, jest, no. Tu jest łódź. A to ten wodociąg jest po obu stronach, widzisz? A keszka jest? No, po koszkami są. A, macie faj. Faj, daleko. Już w lesie za studzienicami. Kajś tu będzie kamień. Kajś 14-letni hrabia coś go polował, dzika czy co? Taki kamienie, a już jest. Taki kamienie są w tym lesie kobiórskim, bo my są w lesie kobiórskim. I bez tych właśnie takie rzeczy się tu znajdują. To jest cel tej dzisiejszej, teraźniejszej rajdy, która zboczyła z trasy. Forst von Ples. Czyli w tym miejscu go uszczelił. 14-letni hrabia. Wilka? Nie wiem co to było, czy dzika, czy... Napiszemy. Ali? Jak jechał w lesie, zaczęła się druga asfaltowa przy nich. A, leśnictwo Promnice, no proszę. Nieźle. A leśniczewki jest asfalt. Też termofajnie. Nieźle. Asfaltowa droga. Między pszczyną a tychami, właściwie między piaskiem a tychami. Jako oto miejscowość pośrodku lasu. I mamy krajową jedynkę zatłoczoną. Trzymaliśmy ruch na drodze. Pytanie. A, tam jest drugi strony. Dobiór. Zejście z kursu, no ale... Aha, tutaj jest zejście z kursu, no... Ale musimy zejść z kursu, bo... Mostek pod torami jest... Znaczy się nie istnieje w ogóle.
przełonaczony. No tutaj też przebudowa. Budowa kolei. W Gobiurze. I tutaj informacja ważna dla wszystkich rowerzystów, że tutaj po lewej stronie była se taka przeprawa i tej przeprawy nie ma, dlatego że ten mostek tutaj zniknie. No, ale tam bym przyjechał. On zniknie. Ale to by nic nie dało. Na pewno wróci tutaj jakiś most, tylko pytanie, czy ta przeprawa będzie. No. Tak, no to zbliżamy się do ruin opuszczonej bazy wojsk rakietowych. Wielokrotnie pokazywano już u mnie. Ale też i krążą oni nieprawdopodobne legendy o rzekomym nawiedzeniu. Czy są tu duchy? Zaraz sprawdzimy. Kurde, jak ja tu była pierwszy raz, jak to fajnie wyglądało. No tak. Tylko szary to wszystko. Ja już widzę pewien symbol. A raczej cała masa. A te butelki co są tak powsadzane? Zrobimy troszkę inaczej. Weźmy lampę. Można sobie też... Coś co jaja robimy. Co myślisz, że tam jakasz? Ale numer. Widzisz to, co pokazuje Garmin? Co? Same kółka jakieś. Może faktycznie coś tu jest na rzeczy. Nie, mój pokazuje zawróć. Udaj się do ambulatorium. Dobra. Wiesz co, ale te rowery by mnie może spieli. Ja nie wiem, czy ja tam do środka będę wchodzić, to nie wiem, czy ja tam wlezę. Bo wleziesz, bo tu się wchodzi. Tam już nie trzeba tędy. Tylko warunki na rowery. Lepiej nie wchodź. Kiss me when you dead. O, to teraz będzie hicior. Co? Kacper Kazek. Co to za głos? Mój tyle. Aha. No. Od razu my wleźli do... Od razu my wleźli do tego, czego, co oni nagrywali. No. Od razu w to miejsce. No, już nawet był telefon. Czyli... Według nich w tym miejscu jest to przejście rzekome. Jakie przejście? No, z którego te duchy... Tu jest przejście.
Aha, gdzie jest to pomieszczenie? Ale rysunki zabójcze, faktycznie. A idziemy umyć to ambulatorium, komu jest? Śmierdzi. Ambulatorium to tam było na samym początku tego. Bo my są na samym końcu teraz. O Jezu. A tu. Prawda, bo tu nie toperze podam to samo. Aj, dobra. Nie toperze. Albania. Nie, 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 te napisy już same świadczą o tym. Te napisy, widzisz to? Co? Ja. Dobra, tak idę. Widzisz mnie. Tu. Tak. Się nie straciło. Się nie stracił. A tu napisy? To są te zbiorniki. Tam coś w tej nie ma. A, w tej nie ma też. Tu wiesz. Aha, tu nic nie ma. Coś tam jest. Nie wpadnę tutaj? No chyba nie. Czyli tu było ambulatorium? No tu są napisy. Te napisy były na zdjęciu. A to podobno tam od góry idzie. Wyszukać. Widziałaś? Jak się mi rzuciło coś, że jest w górze. Też pincetę? W budynku raczej nie. Tylko możemy się wpisać i wyjść na zewnątrz. Tylko nie wiem, co znalazłam. To jest geocaching czy co? Gdzieś to jest to ambulator. Wariuje zasięg. Kurwa, tu śmierdzi. Dobra. Z tym chlizną śmierdzi. Strasznie, no. Trudno. Muszę sobie wyobrazić, jak oni tu spędzili godzinę. Ja stąd wychodzę, bo to nie zawsze będzie głowa boleć. Aha, gdzieś to napisał. Który strasznie śmierdzi.
Aha, dobra, to się nie zalogujemy tu. Nie, nie, nie zalogujesz się. Musisz wyjść. No. A tam do tej dziury to je odpływy wydarzą. Ale ja tam pójdę jeszcze. To jak chcesz, to tam idzie, ja idę od góry. Ty idziesz od góry? No. Zostawisz mnie samego z duchami? Bo tu śmierdzi strasznie. To jest magnetyk. Ach, no to co? Ani mi się nic nie stanie. Bo tu śmierdzi strasznie, wiesz? Ale te stopnie, one są w środku, a nie od góry. To chodzi o ten tunel. Wiem. No i dalej. A ja ślepę, nie? Raczej ducha cię. Co za świnia to napisał. Wow. No. To jest to, co oni pokazywali, nie? Nie, ale ja nie będę wiedział, jak wrócić. Ale. A, tu jest ten tunel. Nie, tu nie ma ten tunel. Ja, jest to. Jest ten tunel, ja się tam nie czołgu. Ale drugi stopień. Ja idę od góry. Ja się tam nie idę próbować. Ja tam przejdę. Ja idę od góry. Się nie trzeba szło.
miejsce nie ma. Dawno tu nie był od mroku. No, ja tam był. I co? Nie znalazłem. Lipa. Ale... Tutaj, nie wiem, co to jest tu? Bo to tam wychodzi w tym tunelu. No, ale zasypane? No. No, to to tu będzie. Dotkłe, no. Widziałeś drugi stopień. No mumę. Może drugi stopień, jak to było w całości. Kurda, ja tu tyle razy łaził. Ale powiem ci tak, jakżeś był w tym tunelu, bo on tutaj przechodzi pod tym, nie? No. Tyś tu łaziła. I słychać było. I ja powiedziałem, słyszę kroki. No to mumy kiesza. Fajnie. Cima się nam zrobiło. No, tak, tak horrorystycznie, nie? No nie. Ale te napisy DNS, porno jakieś tam i to co napisali na temat Jana Pawła II na tej ścianie, to po prostu no widać, że miejsce zyskało popularność wśród takich idiotów. No. Cima się nam zrobiło. Ludę. Oni tu też byli o taki porze. Ale ja bynajmniej z duchami nie zamierzam rozmawiać. Wiesz co, sama jakbym była, to bym miała troszkę Pietra. A ja tu był już tyle razy, co mnie. Ja nie lubię do takich rzeczy wchodzić. Ja mam zawsze to wrażenie, że po prostu trupa tam znajdę. Napisz mnie tam też i zrobię coś. Czemu, że zostawił włączoną kamerę. Jeszcze się wyleję. 10.03.2024. Ale rzeczywiście miejsce robi takie dziwne wrażenie. No. Ale... Jak się też człowiek nasłucha takich jadł, to... No. A jeszcze jakbyś wiedział, że na przykład kogoś tu zamordowali, no to... Tego nie wiemy na 100%, ale... Możliwe, że coś takiego kiedyś się tu wydarzyło. Może to sam tam obić, to było. Ale powiem ci... że jak oni siedzieli w tym ponad godzinę, to im wyobraźnia musiała tak szaleć. Ale może tam śmierdzi, to też śmierdzi tam strasznie, no.
Dobra. Ktoś tu był po świętach Bożego Narodzenia. Opuszczamy to miejsce. Jeżeli duchy chcą za nami podążać, to niech nie podążają. Niestety dobra, zostaną. O. Ja już tu po drodze mam te kasze. Nie wiem, gdzie ta trasa prowadzi dalej, ale... Oni to zawsze tak gadali, że zostawiamy was z głębokim szacunkiem. Bądźcie tutaj. Bądźcie tu spokojniej. Nie idźcie za nami. Jeszcze się muszę wysikać. O, paśnik. Nie mów, żeś w to uwierzyła. Paśnik tu jest. Co? Nie mów, żeś to w to uwierzyła. Co? No to co żeś teraz powiedział? A ja tego nawet nie słuchała. Ale wiesz co, ci powiem, że rzeczywiście jakby tu człowiek całkiem po cimoku przyszedł, no to jest takie trochę dziwne wrażenie, nie? No, wiesz. A jakby faktycznie jakiegoś... No proszę. Ja pierdzielę. Ty popatrzcie, co tu jest narysowane. No. Oczy. Oczy. Na ścianach. No rzeczywiście robi to swoją robotę. Wszystkie takie miejsca zawsze dobrze. Dobra, będziemy się stąd brać już pomału też ku chałupie jechać. A więc duchy niech se tu zostają w pokoju. Nie podążajcie za nami. Żegnamy was z głębokim szacunkiem. Tak się mówi podobno w niejednych miejscach. Oczywiście ja w takie bzdury nie wierzę. W drugocie za chwilę będziemy kończyć te rajzy. Ile to mamy? 66 kilometr. A ten rowerun ile miał? Nie wiem, 30 ileś tam. Czyli roztyle my jeszcze dociągnąć. No. No to niby źle, no. Moje nogi się trochę odzwyczaiły od takich dystansów. Moje nogi się odzwyczaiły trochę od takich dystansów. Moje całkowicie. No bo to w sumie to pierwszy rajd ataków w tym sezonie. Miały być słupki, ale w ostatnim czasie dość się zlało. Byłyby dość potężne parzoły. Myślałem niedawno, bo jak ostatnim razem jechałam, to już nie było. No ale... Pomału kończymy, dojeżdżamy do chałupy, więc wszystkim do domu trzymajcie się. I do zaś. I do zaś.